Cześć. Wspinam, bo lubię. Taki jest cały projekt. Staram się, żeby to były luźne rozmowy pod ścianą. Takich fajnych ludzi jak ty, których gdzieś złapię. Spotkałem Didę. To trochę jest nieprawda, bo właśnie jesteśmy po dwugodzinnym treningu na baldach, na którym mnie Didę zabrałaś. Cześć. Cześć. Ale udało mi się przekonać, żebyśmy chwilę pogadali. Dida, wspinaliśmy się nieraz razem, wyjeżdżaliśmy też kilka razy w skałki, w Jurę i pamiętam, na tych wyjazdach nieraz rozmawialiśmy, że zabierzesz mnie w baldy i dlatego tak strasznie się cieszę, że z tobą rozmawiam, bo chciałbym przejść z tej liny w baldy, czyli zapytać cię, żeby ludzie, którzy nas słuchali, ci, którzy tak jak ja trochę baldów się obawiają, trochę gdzieś je odkładają na później, dlaczego warto, albo co jest takiego fajnego w baldach, żeby w nie wejść, ale żeby nie rezygnować z liny, albo może warto? Baldy, bulderowanie oczywiście to jest rodzaj wspinania, także one nie są tak daleko od liny, ale myślę, że to bardzo dużo daje do wspinania z liną, dlatego że człowiek uczy się takiej pewności siebie w dynamicznych ruchach. Nisko od ziemi, nie dynda gdzieś tam w kosmosie, w przewieszeniu, nie musi zjeżdżać na sam dół, tylko sobie odskakuje, strzepuje się, napija się wody, je kanapkę, rozmawia ze znajomymi, wstawia się jeszcze raz. Baldy są też przyjemne, bo można sobie izolować ruchy i uczyć się na przykład jednego ruchu przez godzinę, który jest jakimś dynamicznym skokiem. I potem człowiek tak się patrzy na te chwyty i myśli sobie, ale ja przecież to się nie przekłada na linę. A potem nagle wstawiasz się w jakąś drogę z liną i okazuje się, że ta dynamika, której się nauczyłeś na tych baldach, nagle się przekłada na tą linę i nagle robisz dynamiczny ruch z małych chwytów do małych chwytów i nie robisz już go na rękach, tak jak przedtem, tylko robisz ją całym ciałem. I ten ruch w ogóle idzie z kora. I to właśnie wypracowałeś na tej bulderowni, która pozwala, ja bym powiedziała, troszeczkę rozwinąć ten warsztat po prostu ruchowy. Tak, rzeczywiście jest ta sprawa odpadania z baldów. I niektórzy ludzie się troszeczkę boją, że to sobie coś skręcą, że robią sobie krzywdę, więc powiedziałabym, że dla osób początkujących fajnie by było umówić się na początek z jakimś albo bardziej doświadczonym wspinaczem, albo instruktorem wręcz, który nauczy ciebie, jak zeskakiwać z baldów, w jaki sposób rozłożyć tą energię, prawda, uderzenia na tym materacu. Właśnie żeśmy rozmawiali o tym, że zawsze chowamy łokcie, prawda, i zawsze próbujemy się rolować na plecy i to można nauczyć swoje ciało tego, można sobie to wypracować i warto też zobaczyć, jak ten instruktor, czy tam bardziej zaawansowana osoba to robi, żeby człowiek sobie po prostu zobaczył wizualnie, jak to działa. Jeszcze chciałam dodać, że na baldach jest troszeczkę inna atmosfera niż na linie. Jest taka atmosfera bardzo kumaterska, taka przyjacielska, jest taki dryg, człowiek idzie sam, a tu nagle spotyka jakichś znajomych albo ludzi nieznajomych i zaczyna z nimi robić tego samego balda, rozkminiać te ruchy i nagle już ma się czterech kumpli na sali albo koleżanki potem z naszych zwidzenia, także lina nie daje zawsze tego takiego właśnie rozwinięcia towarzyskiego, bo przychodzisz z partnerem, bo masz jakiś plan, bo wstawiasz się w tutaj droga, tutaj tam droga. Na baldach czasem potrzeba te 5 minut solidnego restu między wstawkami i wtedy sobie zagadujesz, patrzysz jak ktoś inny, na przykład katujesz jakiś ruch i okazuje się, że ktoś przychodzi i robi go zupełnie inny sposób. Na przykład wstawia inną nogę, drugą nogę albo skręca nagle kolano i to ci otwiera drogę do zrobienia tego balda i to też jest bardzo przyjemne. To dzisiaj chyba miałaś taką sytuację, że jakiś kolega przed nami podszedł do jednego czarnego balda, który próbowałaś wcześniej i w ogóle ruszył tyłem. Tak. Stanął tyłem do ściany. I ty pomyślałaś, wow, spróbuję tak, dlaczego nie? I okazało się, że wcale to nie jest taki zły pomysł, prawda? Tak. No tak. To jest bardzo zabawne. Podobało mi się, co powiedziałaś, że można przyjść samemu i poznajesz nowych ludzi, czyli gdzieś można sobie pomyśleć, że jeżeli ktoś nie ma jeszcze partnera na linę i się z tym boryka, to baldy też są fajnym miejscem rozwojowym, bo może tam poznać ludzi, którzy się podobnie do niego wspinają i może co któryś trening będą razem chodzić na linę na przykład. Tak, oczywiście. I oczywiście to jest tak jak zawsze ze wspinaniem. Są niektórzy ludzie, którzy przychodzą zrobić swój trening, bardzo poważnie podchodzą i nie są skorzy, żeby rozmawiać, jak rystują, to się wizualizują. Tak jak na linie, koncentrują się, ale ja znajduję na baldach częściej taką sytuację, że ludzie właśnie nawet pragną tego kontaktu. I ten jakby wymiar właśnie takiej zabawy przez sport bardzo jest fajny na baldach.
Okej. No dobrze, a teraz na baldach jest potrzeba tego ruchu dynamicznego, czasami bez kontaktu ze ścianą. Wysoko, bać się, nie bać się, robić, próbować. Jak ty to czujesz? Wiesz co, no to jest bardzo... Trudno jest mi tak naprawdę się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że każdy ma inną tolerancję na to, ale rzeczywiście osoby początkujące, bym powiedziała, żeby były bardzo czujne przy takich ruchach. Bym sugerowała umówienie się z instruktorem, żeby człowieka nauczył takich ruchów. Dlatego, że dynamiczne ruchy są takie, że już trzeba mniej więcej wiedzieć, gdzie odpadniesz i jak odpadasz i mieć ten proces jakby gdzieś tam z tyłu głowy. I jak tego nie masz, to są kontuzje... Które są niepotrzebne. Tak. Byłam na paru bulderowniach za granicą, na przykład szczególnie w Anglii, gdzie patrzę na całej bulderowni, nie ma ani jednego skoku nakręconego na baldzie i pytałam się tego szefa bulderowni, dlaczego tak jest. I on powiedział, no bo przychodziło sporo ludzi prosto z liny, oni się pokasowali, mieliśmy tutaj jakieś kontuzje i po prostu nie zrobiliśmy tego. Natomiast takie dynamiczne ruchy bardzo się przekładają na dynamikę we wspinaniu z liną jak najbardziej. Więc jeżeli jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto ci otworzy drogę do tego i nauczy cię odpadać i nauczy cię też, co musisz zrobić z ciałem, w jaki sposób musisz użyć nóg i rąk, gdzie biodra muszą być, żeby wykonać ten skok, to jak najbardziej to polecam. No dobra, a pytanie, które ci też wielokrotnie zadawałem, na przykład właśnie w trasach na Jurkę, czy baldy dla ciebie to jest oddzielny sport, widzisz go zupełnie niezależnie? Czy to jest suplement, czy wręcz znaczy kompletujesz to jako wspólne wspinanie, tak jak na początku powiedziałaś? Trudne. Trudne pytanie, dokładnie. Ja bardziej traktuję linę jako suplementację baldu. Wiesz co, to jest dla mnie trudne pytanie, bo ja uwielbiam baldy, uwielbiam właśnie tą dynamikę, uwielbiam to, że nie trzeba się bawić z tym całym sprzętem, tylko człowiek przychodzi z butami i się wspina. Natomiast to niewątpliwie jest ten sam sport i jedno się przekłada na drugie i drugie się przekłada na jedno. Natomiast myślę, że gdybym miała inne warunki życiowe, to pewnie bym tylko bulderowała. Okej, okay. Aż tak po nawet prostu. Dobrze. Tak. Nie, bo ja uwielbiam linę, ale może za mało miałem kontaktu z baldem. jest to możliwe. Jeszcze jedno techniczne pytanie, które dzisiaj wynikło. Powiedziałaś mi, żeby być czujnym, bo baldy wstawiasz się i masz ochotę więcej. Bardzo szybko można spalić sprzęgło, chyba powiedziałaś. Czyli jaką radę moglibyśmy tutaj dać ludziom, którzy właśnie z liny wchodzą w baldy, wcześniej tego nie robili? Myślę, że najprostszy sposób, żeby nie spalić tego sprzęgła, jest, żeby umówić się w grupie. I wtedy po prostu wymieniacie się wstawkami. Raz jedna osoba próbuje, raz druga, raz trzecia, nawet we cztery osoby. I wtedy naturalnie wychodzi to, że odpoczywasz między wstawkami. I jak idzie się samemu na tą bulderownię, to człowiek... Chyba, że siedzi z ręką, zegarkiem w ręku i sobie odlicza 4 minuty powiedzmy, czy tam 3 między wstawkami, to nie jest w stanie tego skontrolować. Bo tak wtedy... łatwo się idzie jeszcze raz i chętnie tak, jeszcze tak. Raz. I nagle po 10 sekundach czujesz się zupełnie świeży i chcesz się wstawiać w inny bald, a potem po godzinie okazuje się, że już nie masz w ogóle siły na najłatwiejsze baldy. I tak jak też rozmawialiśmy, to zależy od tego, co chcesz osiągnąć tego dnia, ile masz czasu, ale generalnie zawsze te dłuższe treningi procentują, prawda? Że rzeczywiście człowiek umie odpoczywać między baldami, także... Okej, okay. Słuchaj, nie będę ci zawracał głowy, bo wiem, że chcesz lecieć dalej. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać i liczę, że już wiosna nadchodzi i że zaraz będziemy się wspinać też w skałach. Tak, też bardzo na to liczę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.